tradycji stało się zadość. Krótko po świętym Wojciechu wyjdą na halę, ale zanim to nastąpi, pobyt owiec na beskidzkich łąkach poprzedzi uroczysty redyk. W samym sercu tradycji, czyli redyk w przybędzy, rozpoczęty uroczystą mszą świętą. No witamy Was, moi kochani. Nareszcie doczekaliśmy się, bo na nas o mało przybędza. To jest taki azyl wśród tych wszystkich wiosecek w nazwie gminy Radzichowy Wieprz. Od 7 roków Krysia z Grzesiem no, pytają na bacówkę do siebie. Najpierw to był taki maluśki, taki zamyśleni, no we własnym gronie spotkali, a potem my sobie pomyśleli, a co by nie, nady patriotyzm lokalny i trzeba się pochwalić tym wszystkim, co jest dobre, a za jak tu widzicie, jak tu kamerą rusycie, to z każdej strony coś najpiękniejszego. Z nami jest gospodarz tego przepięknego miejsca, ale to miejsce tętni życiem nie tylko dzisiaj podczas redyku, ale i częściej. No cały sezon wyposu. Od maja do października. Ale te owce, które tutaj są obok nas, zanim wyjdą na halę, zostaną symbolicznie pomieszane. Na czym to polega? No chodzą w koło tej mójki i tam się mieszają, nie? Jako zapach, no żeby się trzymały w kupie, nie? Żeby się poznały, poocierały swoje zapachy i potem żeby się trzymały w kupie, nie rozchodziły, nie? Jak liczne jest to stado? 300 owiec. Na tym pięknym redyku w przybędzy nie mogło oczywiście z nami zabraknąć beskidzkich harnasi, którzy zadbali o oprawę góralską i artystyczną. No jak co roku my, kałowiecki, kabacowie, tam muszą być beskidzkie harnasie, bo inaczej nie może być. Lubimy te klimaty, no i staramy się być, uświetniać te imprezy. No bo to jest nasze powołanie. Impreza przygotowana z wielkim zaangażowaniem i z sercem. O tak, moi kochani, no bo nasza pani dyrektor Agnieszka Biegun to jest taki człowiek ze wsi. U nas się roboty nie boi, to jest taka prawdziwa gospodyni, sama też ma gospodarkę i wie jak to trzeba robić. I bardzo chętnie się organizują razem z bacami, żeby im dopomóc. No to wszystko jest zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury. No oczywiście i koła gospodyń pomagają i dzisiaj tu mamy taki przegląd też naszych twórców ludowych, no i nas to cieszy, bo no i wspaniale są te małe społeczności, ludzie są sobie oddani, każdy chętnie przyjdzie pomóc i wtedy po prostu, no to jest taka wielka nasza integracja. Z przybędzy Ewa Jeremicz, Beskid Life.